Cześć. Godzina 8, 24 lipca 2023 roku. Pochmurny, poniedziałkowy poranek. Zajączki. No, obie stopy są prawie, że wyleczone, zaleczone, wygojone, zagojone. Prawie, że wciąż czuję, że nie jest to, co powinno być, no ale nie mogę już dłużej siedzieć w jednym miejscu. Trzeba się ruszyć. Zobaczymy, jak będzie. Póki co jest fajnie. W porównaniu do poprzednich dni. Nastu. Idziemy na rekord? No niekoniecznie. Sądzę, że za 30 machniemy. Może więcej. Na to liczę. Musimy się w końcu odkuć. No to jazda. Pośrednik. Przydrożna kapliczka. Ostatnie kilometry pokonaliśmy idąc przez wieś Włodzimierz. Niestety, nigdzie nie znalazłem znaku drogowego z nazwą miejscowości. Szkoda. Zabraknie jej w kolekcji. Włodzimierz. Tam jest. Plac Kordeckiego. Plac Kordeckiego. Chyba jesteśmy z tyłu, a teraz z boku, tak. Na samym środku placu stoi kapliczka z figurą świętego Wawrzyńca. Thank you.
A to ciekawe, wręcz nietypowe, niespotykane. Tutejsza numeracja leci od prawej do lewej, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tak dalej. A z reguły dzieje się odwrotnie. Czyli powiedzmy, tam jest jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka, siódemka. Nieźle, coś innego. Pomnik poświęcony poległym i pomordowanym 1939-1945. Kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny. Właśnie trwa uroczystość pogrzebowa. Także no nie za bardzo mogę stanąć z przodu kościoła. Chociaż przyznam, że z tyłu wygląda ciekawiej. Trójnoga dzwonnica kościelna. Niemiecka wieś. Iwanowice. Korzekwin. Szczytniki. Odrestaurowana, zabytkowa, przydrożna kapliczka. Pomnik ojca Augustyna Kordeckiego. Popadająca w ruinę gorzelnia. Została wystawiona na sprzedaż. Może ktoś się zainteresuje. Park. Na środku stawu znajduje się wyspa. Jesteśmy tutaj sami? Nikt nie siedzi na żadnej z ławek? Ja bym chętnie usiadł, ale jeszcze za wcześnie. Jeszcze przejdę ze 4,5 km i zrobię pierwszą przerwę. Wdrażamy nowe zwyczaje. No zobaczymy. 15,5 km. A ja zaczynam odczuwać pierwsze problemy. Och. Ach. Mógłby już przeminąć, dać mi święty spokój. Ileż można już? Trzeci tydzień, czwarty. Przestałem to liczyć tak. Jedną z ozdób parku jest dwór.
siedziba Urzędu Gminy. Nieco na uboczu, na skraju parku, wznosi się stary spichlerz. Studnia. Przód budynku. Kościół pod wezwaniem błogosławionego Bogu Miła. Staw. Plac Wolności. I świetlica wiejska. Cześć i chwała założycielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie. Do środka. Nie, ustawimy się z innej strony. Poszukamy lepszego miejsca. Kościół pod wezwaniem świętego Mikołaja. Dzwonnica kościelna. Środkowy dzwon jest największy z całej trójki. O, jest ogromny. No, w porównaniu do tych wszystkich dzwonów, które widzieliśmy na przestrzeni ostatnich miesięcy, ten być może jest największy. O. I Mikołaj. Nieco mniejszy. Kaplica grobowa. Wiatrak. Z której strony miałeś śmigła? Z tej? Obity jest blachą. Coś nowego.
pewnie się, czy to jest przód, czy tył. Co to jest? No i... Ach... Raczej tył, skoro znalazłem klatkę schodową. Cieszyków. Pieńki. Radliczyce. Wieża ciśnień. Stacja kolejowa. I dworzec kolejowy. Stoi pusty. Nie jest dobrze. Mam poważne trudności ze znalezieniem miejsca do pracy i snu. Szukam jakiegoś gniazdka od ponad 3 godzin. Chciałem dzisiaj przemaszerować 40 km. Zapomnij. Po drodze niczego nie było. Już jest za późno, żeby iść jeszcze dalej. Muszę znaleźć coś tutaj. A nie jest to takie proste. Dwór. Pustostan. Za niedługo utopi się w pierzynie bluszczu. Z tyłu sytuacja wygląda zgoła inaczej. A z przodu inaczej. Co racja, to racja. Thank you.
Cześć! Godzina 8:30, 25 dzień lipca 2023 roku. Pogodny, gorący, wtorkowy poranek, Radliczyce. Jest coraz lepiej. Szanowni Państwo, jest coraz to lepiej. Nogi się goją. W sumie prawa to już jest w pełni sprawna, natomiast lewa jeszcze coś tam się z nią babra. Ale to już chyba końcówka. Na razie jest ok, ale znając życie, za jakieś 10-15 km już coś tam będzie piekło. Damy radę. Damy radę. Kaplica kościelna. Krowica pusta. Grab. Marchwacz. Przydrożna kapliczka. Odbijamy. Młyn. Niestety nic się w nim nie dzieje. Popada w ruinę. Będzie zakrzaczony czy nie? Jak to tam wygląda? Ojeny, tak sobie. Wracamy. Ale jeszcze spróbuję z drugiej strony. O nie. A tędy? Co to za... za przeszkody z drogi. Uła, uła. Nie spieszy mi się na dół. Zajrzę tutaj. A, jedna wielka pusta przestrzeń. Wejdźmy wyżej. Dokumentacja. Nie. Nie. I co, koniec wycieczki? Nie ma żadnego przejścia? Ale gdyby uporządkować,
to pomieszczenie, to można byłoby tu spędzić ciekawą noc. Coś tam widać. Na przykład komin. Budynek gospodarczy. A to? Co to takiego? Z tyłu widzę jakąś wieżę. Na środku folwarku stoi niezwykły budynek. I szczerze powiedziawszy, nie wiem, jaką pełnił i jaką pełni rolę. Brama wjazdowa. I coś na kształt zamkowej wieży wartowniczej. Pałac. Dom mieszkalny. Miejsce pamięci narodowej. Polegli śmiercią męczeńską z rąk siepaczy niemieckich dnia 22 stycznia 1945 roku. Szybko, 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 szybko. Po następne skarby. Jest ich całe mnóstwo. Trzeba je zebrać. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Dzwonnica kościelna. Michał, Walenty i chyba Zenon, ale nie jestem pewien. Napis nie jest zbyt wyraźny. Zenon. Najwyżej ktoś mnie poprawi. Największy wisi najniżej. Tam Michał. Obudziłem go. Jaskinia. Cokolwiek to znaczy. Rajsko. Słońce schowało się za chmurami. Fajnie, fajnie, fajnie. Taką pogodę maszeruje się najprzyjemniej. Delikatnie podwiewa.
żadnego ruchu, równiutki, szeroki asfalt, w tle śpiew ptaków, żadnej alergii, łzawienia z oczu. A można łzawić czegoś innego? No. Ludzie mają różne talenty. 8 kilometrów. Tyle dzieli nas od następnego celu. Także będziemy iść. Iść i iść i iść. Dobrze. Wpadną kilometry. Jak to tam wygląda? 11:39, 11 km i 480 metrów. O tej godzinie planowałem być o jakieś 5 km do przodu. Planować to sobie można. Życie wszystko weryfikuje. No chyba, żebym był skupiony wyłącznie na spacerowaniu po Polsce i nie zatrzymywałbym się przy kościołach, zamkach, wiatrakach, pałacach. Kościołach chyba już wymieniałem, dworcach, w parkach, na rynkach, przy kamienicach, kościołach, chyba już wymieniałem, i tak dalej, gdybym się nie zatrzymywał. To co miałbym wam pokazywać? To, że jem kanapkę z żółtym serem, kogo to obchodzi? Albo to, że... albo nie. Nic już więcej nie powiem. I tak już się nagadałem w tej scenie. Za wszystkie czasy. Ileż można. Oszczekin. Agnieszków. Ksawerów. Raszawy. Złotniki. Grobowiec rodzinny. Sanktuarium Matki Bożej. Dalej nie wejdziemy. Wejście jest zastawione. I front świątyni. Zaraz zrobię przerwę. Znajdę sobie wygodną ławkę i odpocznę. Grupa grobów. Co najmniej dwa z nich pamiętają wiek XIX. Tu spoczywają powstańcy styczniowi. Polegli pod Koźminkiem 4 listopada 1863 roku. No i po przerwie. Było miło, ale się skończyło.
Idziemy dalej. O! Ach, pokażę jeszcze. Dwa kolejne groby rodzinne. Dwór. Dwór. Piętnasta. A ja wciąż nie wiem, gdzie wyląduję. Gdzie się zatrzymam? Dwór. Ach, niedawno wydarzyła się tutaj wielka tragedia. Doszło do pożaru i niestety nie udało się uratować wszystkich mieszkańców. Dębsko. Lisków. Dom dziecka. Warto zwrócić uwagę na kształt tego budynku. Tylko dlatego go pokazałem. Gminny ośrodek pomocy społecznej i posterunek policji. Siedziba Urzędu Gminy. Szkoła podstawowa. Przedszkole sióstr służebniczek Najświętszej Maryi Panny. Kościół pod wezwaniem wszystkich świętych. Pomnik księdza prałata Wacława Blizińskiego. Regionalna Izba Pamięci Gminy Lisków. I nie tylko. Zatrzymałem się w sanitariacie, w toalecie. Niedaleko znalazłem paletę i pożyczyłem jeden styropian z budowy, jutro go odniosę. No niczego innego nie znalazłem, no musiałem gdzieś się rozstawić z elektroniką, no i pracuję jak pracuję. Nie jest źle, szczerze powiedziawszy. Jest czysto, schludnie, przyjemnie, chłodno. Gdyby jeszcze te lampy się tak nie zapalały i nie gasiły, to już byłoby ekstra. A tak będę miał tutaj małą dyskotekę. Ważne, że mam prąd. Nie ma ryzyka, że napada mi na laptopa jednego i drugiego. Podobno ma dzisiaj padać. Dostęp do wody też jest, do toalety również. No i to mi wystarczy. Thank you.
Cześć. Godzina 9:45. 26 lipca 2023 roku. Pochmurny, deszczowy, środowy poranek. Późny poranek. Lisków. Jestem wyczerpany. Ale zaraz się obudzę. Niech na tylko się rozpędzę. O, a przy okazji pokażę wam siedzibę banku. Budy liskowskie. Swoboda. Józefów. Nadzież. Kościół pod wezwaniem niepoklanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Jest elementem regionalnego szlaku tematycznego, o którym już wspominałem. Drewniana dzwonnica kościelna. A gdzie jest klamka? Nie ma żadnej klamki? Mam zanotowane, że gdzieś w tej okolicy najprawdopodobniej znajduje się jakiś dwór. Niestety nie udało mi się ustalić konkretnego adresu. I tak się rozglądam i znalazłem coś takiego. Może to dwór? Dawny dworek. Wiatrak. Młyn. Wersje są dwie. Może obie są słuszne? Dwa w jednym? Dlaczego by nie? Obiekt stoi całkiem blisko drogi. Jest odsłonięty przede wszystkim z przodu, co jest dla nas najważniejsze. Tak czy nie? I tak mam już mokro w butach, to nie będę się tym przejmował, że idę w mokrej trawie. Małgów. Myszkowice.
gozdów. Dwór. Ładnie się prezentuje. Przydworski park, ogród wyglądają równie wspaniale. O, dba się o otoczenie. Aha, remonty. No i dobrze, wystarczy. Żdżary. Marcjanów. O, dzisiaj nie za wiele się dzieje. Głównie idziemy i idziemy i idziemy. Szarpiąc się z deszczem. Przydrożna kapliczka. Czyżby ostatni przystanek? Nie sprawdziłem. Albo ostatni, albo przedostatni. W każdym razie jesteśmy w lesie. I kto by się spodziewał, że pośród iglaków stoi wiatrak. Uwaga, grozi zawaleniem. Oj, spieszcie się. Póki jeszcze są. Niestety ich ubywa, a nie przybywa. O, tam jest inne okienko. Usunięto stopnie. A w środku suchutko. Nocka w wiatraku. Jest tutaj względnie czysto. Coś podsuwać, coś podgarniać. Parkiet jest równy. O. Walają się na nim gwoździe, śrubki. No i oczywiście deski. Ale miejscówka klimatyczna. Tyle fajnych miejsc, w których mógłbym zanocować. O, tu jest trochę ciemniej. Wiatraki, pałace, zamki, dwory. Klasztory, jakieś tam wieże. Wieże ciśnień. Tyle możliwości. A nie, nie ma niczego takiego. No. I do góry.
wiewiórka. Czyżby wiła sobie gniazdko w wiatraku? Zastygła w bezruchu. Ruszysz się. No rusz się, bo mi bateria zaraz spadnie. Orzesz ty. Walka charakterów. Rzucasz mi wyzwanie? Dobra. Mam czas. Tak jeszcze za 30 sekund. Kto pierwszy się ruszy? No dawaj, chip, no. A może nie chcesz zdradzić, gdzie mieszkasz? O, ruszyła głową. No i proszę. Wiatrak ma swojego lokatora. Wiewiórkę. Pilnuj domku. Dbaj o niego. Całkiem niedawno dotarliśmy do końca świata. A dzisiaj poznamy nowy świat. No, no, Idę już. Kawęczyn. Cześć. Godzina 8:30, 27 lipca 2023 roku. Pogodny, słoneczny, czwartkowy poranek. Kawęczyn. Kościół czy kaplica? Przydrożna kapliczka. Dwa murale stworzone na bramach remizy strażackiej.
idzie w bój. Ruiny dworu. Ciemień. Kowale pańskie, kolonia. Kościół pod wezwaniem siedmiu boleści Najświętszej Maryi Panny. Dziewiąta trzydzieści. Dobry czas. Dzwonnica kościelna. Kaplica grobowa. Napatrzyłem się. W prawo. I przed siebie. Kowale pańskie. Nareszcie. Nareszcie! Odzyskałem pełną sprawność ruchową. Spójrzcie. 6 km na godzinę. 6,1 km na godzinę. Szaleństwo. Prędkość światła. 6,2. Czy ja zdążę wyhamować? Wolność! Nareszcie. Po tylu dniach męczarni. No. Jak rakieta. Już nie muszę się zastanawiać, czy warto iść do toalety, czy nie. Po prostu wstaję i idę. Wcześniej droga zajmowała mi, nie wiem, 3 minuty, a obecnie 30 sekund. I dlatego posypały się nie tylko kilometry, ale i godziny pracy przy laptopie, jednym i drugim. Nic przyjemnego, gdy coś tam gdzieś boli, piecze. Ale już mam to za sobą. Nie wiem na jak długo. No nic, skorzystaję. Musiałem się pochwalić. Już się lepiej czuję. Dwór. Tył budynku wygląda znacznie ciekawiej niż przód. Przydrożna kapliczka. Mikulice. Dobra. Nieczynna gorzelnia. Dwór. Wygląda na to, że przeszedł proces rewitalizacji. Świetnie.
Wyspa? Dla uczczenia i upamiętnienia historii żydowskich mieszkańców Dobrej, w szczególności ofiar niemieckiej okupacji w latach 1939-1945. Lapidarium. A macewy nie są w najlepszym stanie. Z nielicznych można wyczytać cokolwiek. Plac Mały Rynek. Plac Juliusza Słowackiego. Plac Wojska Polskiego. Centrum. Kapliczka. W środku znajduje się figura świętego Wawrzyńca. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Nagram cię z bliska. Kto wie, jaki czeka cię los?
pozostały jeszcze dwie ściany placu. Jedna będzie skąpana w promieniach słońca, a druga ukryje się w cieniu. Dzwonnica bramna. Oj, wdrapałbym się na górę. Miałbym doskonały punkt widokowy. Krzyż z wieży kościoła z początku XX wieku. Zerwany przez wiatr 28 marca 1997 roku. Dzwonnica. Planowałem zrobić przerwę, ale czuję się na tyle dobrze, że chyba zrezygnuję z tego pomysłu. Chociaż całkiem niedawno zarzekałem się, że wprowadzę pewne zmiany. Ach, te stare nawyki. Po co się zatrzymywać? A nagram osobno. Siedziba Urzędu Miasta i Gminy. Ulica Dekerta. Tam jesteś. Jeden z najciekawszych budynków w mieście.
został wystawiony na sprzedaż. Tu stał kościół świętej Barbary z XVIII wieku, rozebrany przez okupanta niemieckiego w 1941 roku. Dla upamiętnienia wybudowano tę kapliczkę w 2000 roku. Świetnie. Właśnie odebrałem paczkę parę dni temu. Zamówiłem nową baterię do GoPro. Została mi już tylko jedna. Pozostałe dwie nabrzmiały do tego stopnia, że no nawet gdybym teraz je wepchnął do środka, to już bym ich nie wycisnął. Nie wycisnął. No, nie, no ani nie wycisnął, ani nie wyciągnął. No, nie wyszarpał. Musiałbym to rozdrapywać jakoś. Tak jak tą... się zakręciłem. Nieważne. Jesteśmy w parku miejskim. To jest najistotniejsze. A może tu zrobię przerwę? Mam ławeczkę, mam fajny widok. Doskonałą pogodę. Idealne warunki. Co wybrać? Co wybrać? Na co się zdecydować? Na pauzę na wyspie? Niestety nie widzę tam żadnego cienia. Czy też wybrać jedną z ławeczek ulokowanych pod rozłożystymi koronami drzew. Wypatrzyłem ją. Ławeczkę idealną. Jedyną z oparciem, która gwarantuje mi trochę cienia. Trzy pozostałe, no, raz, dwa, trzy odpadły. Zresztą tutaj wszyscy przesiadują. Ha! Okej, dobra. Plac zamysłów. Pojedzone, 6 suchych kromek chleba i parę łyków coli. Wystarczy. Musi. Nic innego mi nie pozostało. Jeszcze jedna zupka chińska, ale co ja z nią zrobię? Bez dostępu do wrzątku. Przecinamy plac po skosie. Trochę szybciej niż zwykle. Trzeba się sprężać. Póki co jeszcze niczego nie załatwiłem. No to wyciągamy telefon i dzwonimy. Brama cmentarna.
grobowiec rodzinny. Dobra. Chrapczew. Zagaj. Świetnie. Niewielka odskocznia od głównej trasy. Przystanek autobusowy. Zrobię sobie krótką przerwę. Jeszcze jedną. Tym razem ściągnę buty. Pali mi od środka. O, fajne miejsce. Rzechta. Przydrożna kapliczka. Żniwa. Wiatrak. Niestety ten pogubił wszystkie śmigła. Dach jest podziurawiony. Zdemontowano schody. W środku jest znacznie lepiej. Ciekawe, czy zachował się cały mechanizm. Nie chcę wchodzić do środka. Zadowolę się widokiem z zewnątrz. Okej, wykonam kilka zdjęć i wsio. A idę wymyślonym przez siebie skrótem polną drogą. Jest nieco zarośnięta, ale tragedii nie ma. Pierwotnie miałem pójść gdzieś tam, ale jeżeli mogę wyszarpać parę metrów i wykorzystać je później, na przykład na dojście do jeszcze jednej wsi, czy na zdobycie szczytu, zobaczenie jakiejś wieży samotnie stojącej gdzieś w zagajniku, no to dlaczego by o to nie powalczyć? Piękna pogoda. Dobre samopoczucie.
Oj, to jest Polska. Zachęcam Was do spacerowania polnymi drogami. Zwłaszcza teraz. Możecie poobserwować gospodarzy podczas pracy, jak się uwijają, jak mrówki. Rok w rok wykonują to samo. Zawzięcie. Czasami pracują do późnych godzin, żeby zdążyć przed załamaniem pogody. Pracują też po nocach. A zdarzyło mi się takich kilku zawodników, którzy mnie o tym informowali, że mają nocne rajdy po polach. Brama cmentarna. Kościół pod wezwaniem Trójcy Świętej. Wystarczy. Dzwonnica kościelna. Ale małe wejście. Tak nieco powyżej pasa. Skęczniew. Wola piekarska. Przydrożna kapliczka. W gablocie znajduje się figura Matki Bożej. Piekary. Czegoś takiego do tej pory nie widziałem. Nie schowasz się. Wiatrak. Młyn. No. Thank you.
Cześć. Godzina 9. 28 lipca 2023 roku. Pochmurny. No i jeszcze nie deszczowy. Piątkowy poranek. Piekary. Wystartowałem na czczo. Nic nie zjadłem. Wypiłem szklankę soku i to wszystko. Wczoraj też się nie przelewało, a dzisiaj czeka nas długi marsz. Nie za wiele będzie się działo. Mam wyszczególnionych raptem kilka punktów programowych. Jakiś tam kościółek, może coś jeszcze. I mam nadzieję, że uda mi się zatrzymać tuż przed kolejnym miastem. Fajnie by było. A teraz coś bym zjadł. Tamte dwa bociany wyglądają tak apetycznie. Chodźcie tu. Spacer w deszczu. Ta-da-di-dam, da-da-da. Totalny bezruch. Dąbrowica. Boleszczyn. Kościół pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła. Tracę siły. Boli mnie całe ciało. Głowa. Zaczynam się rozsypywać. Brama. Się rozsiadły, no. O, może tu się ustawię. Jaskółeczki.
ale nie za bardzo. Wystarczy. Dzwonnica kościelna. Plebania. Smulsko. Wichertów. Przykona. Psary. Kościół pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Chyba zaraz znowu zacznie padać. Jestem po przerwie. Zjadłem 4 bułki. 4 albo 3. Ile ich tam było? Nieważne. I jeden jogurt. Dzwonnica kościelna. Baterie podładowane. Można iść. Jak to dobrze, że mam swój ukochany parasol. Warto go nieść przez 360 parę dni, żeby skorzystać z niego raz. W tak krytycznych sytuacjach. Nie, oczywiście korzystam z niego znacznie częściej. Ale i tak większość czasu jest podpięty do plecaka i sobie tam spokojnie czeka na swoją szansę, żeby wziąć aktywny udział w tej wędrówce. O, już się uspokaja. Takie fale. Jezioro Osadnik Gajówka. Tak zwane polskie Malediwy. Miejsce szczególne. Woda w nim jest krystalicznie czysta. Nie ma żadnego ptactwa. To dziwne, zawsze jakieś było. Kaczki, nie kaczki, łyski. Żab też nie słychać. O co chodzi?
takie rzeczy. Laski. Udało mi się wdrapać na szczyt wieży strażackiej, dzięki czemu będę mógł pokazać Wam panoramę miasta. Fantastyczny widok. Blokowiska. I ostatnia część. Okej, schodzimy. Cześć. Godzina 9, 29 lipca 2023 roku. Pogodna, nieco pochmurna, ale też i słoneczna sobota. Żuki. Startujemy. Żuki. Turek. Plac Zawiszy Czarnego.
Plac Kilińskiego. Zielone rondo, zielona wyspa. Co jeszcze raz od lewej do prawej. Park Tura. Kościół pod wezwaniem Świętej Barbary. I niewielka dzwonnica kościelna. Największy z dzwonów wisi najniżej. Święta Barbara. Dawny dworzec kolejowy. Pozostałości Kaliskiej Kolei Dojazdowej. I stacja. Nigdy więcej wojny. Miejsce uświęcone krwią Polaków zamordowanych przez Niemców w latach II wojny światowej 1939-1945.
park imienia świętej siostry Marii Faustyny Kowalskiej. Jesteśmy na placu Henryka Sienkiewicza. Figura Jezusa Chrystusa. Katolicka niepubliczna szkoła podstawowa. Kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest całkiem duży. Wstęp wzbroniony. Teren budowy. Kolejny park.
plac Wojska Polskiego. Rynek. Na samym środku znajduje się fontanna. Siedziba banku. Ratusz. Siedziba Muzeum Miasta Turku. Galeria Staromiejska, 1884 rok. Ulica Kolska. Ulica Kolska. Kancelaria Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Przydrożna kapliczka z figurą Jezusa Chrystusa. Ciebie też pokażę. Kościół ewangelicko-augsburski. Szkoła podstawowa nr 1 imienia Henryka Sienkiewicza. Brama cmentarna. Kotwica.
tym grobie pochowano m.in. kapitana marynarki wojennej. Grobowce rodzinne. Stoją jeden obok drugiego. Brama cmentarza Ewangelicka Augsburskiego. Jest uchylona. Zacznę od ciebie. Grób rodziny świętej pamięci Henryka Szepe. Nie wiem, jak to się prawidłowo powinno przeczytać. W każdym razie zmarł dnia 3 maja 1896 roku. Część nagrobków pokrywa bluszcz. Jeszcze cię widać. Następne grobowce. Ale kontrast. Nie dość, że ciemniejszy, to jeszcze zarośnięty. A ten? Przejdźmy się kawałek dalej. O. Odbijemy w prawo. Może teraz? Są tu również groby współczesne. Także cmentarz wciąż służy jako miejsce pochówku. No i w sumie tutaj skończymy. Jesteśmy na trzecim cmentarzu.
21 stycznia 1945 roku, 21 stycznia 1949 roku, w czwartą rocznicę wkroczenia zwycięskiej Armii Czerwonej i Wojska Polskiego do miasta Turku. Brama cmentarna. Z malutkim, maluteńkim, malusim dzwonkiem. Tu spoczywają szczątki mieszkańców Turku, powiatu tureckiego i tych, których wojna zastała w naszym mieście, rozstrzelanych w okresie II wojny światowej przez Niemców. Park imienia Konstytucji 3 maja. Muszę się jakoś ustawić tylko z boku. O, może tak? Bóg, honor, ojczyzna. Pomnik Tadeusza Kościuszki. Budynek przy ulicy Stefana Żeromskiego. Dość charakterystyczny. Całkiem spory. Tak się zastanawiam, czy ten mural nie został w pełni ukończony? Czy może ma sprawiać takie wrażenie? Dom strażaka. Kończymy na dzisiaj. Zjeżdżam do bazy. Wystarczy. Mamy godzinę 15.07, na liczniku 15,5 km. Niewiele, ale jestem trochę zmordowany. Poza tym muszę przygotować rozpiskę na kolejne dni, trochę się ogarnąć.
Cześć. Godzina 9:15, 30 dzień lipca 2023 roku. Słoneczna, pochmurna niedziela. Turek. To co, lecimy z tematem? Jak zwykle. Nieprzerwanie od 1125 dni. Ulica Żeromskiego. Ulica, którą zdobią domy tkaczy. Jest ich mnóstwo. Ulica Kaliska. Dalej nie idę. Wracamy.
Dom rzemiosł. Odsuń się. Poczta. Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe. Po piersie generała dywizji Sławoja Felicjana Składowskiego, który żył w latach 1885-1962. Przydrożna kapliczka z figurą Matki Bożej. Tam, daleko z przodu, w tle, widać całkiem ciekawy budynek. Pałac, nie pałac? Chętnie podszedłbym bliżej. Niestety wszystkie bramy są pozamykane, a obiekt jest remontowany. Okej, chociaż z ogrodzenia. Obrzębin. Słodków Kolonia. Słodków. Wiatrak. Powiększamy naszą kolekcję o następną pozycję. Super. A, nie ma żadnych śmigieł. Niestety. Znajduje się bardzo blisko głównej drogi. Kilkanaście metrów. Zauważyć. Można tutaj podejść, porobić zdjęcia, zrobić krótką przerwę. No, moja trwa zdecydowanie za długo. Jak to tam wygląda czasowo? 10:54, 5,5 kilometra. Powinno być coś około 10. No tak to jest, jak się zbyt późno wyrusza w trasę. Ale z drugiej strony wynika to z prac, jakie musiałem rano wykonać. A wykonać je muszę. Nie mam nikogo, na kogo mógłbym to zrzucić. I dobrze, sam sobie poradzę.
dwór. Front budynku, który ciągnie się i ciągnie w tamtą stronę. Ma bardzo nietypowy kształt. Co my tu mamy? Punkt dydaktyczny numer 6. Wrząca. Kamień z wanienką Matki Boskiej. Polodowcowy głaz narzutowy. Jest iwanienka. O! Jest i woda. Widzieliście coś takiego? Głaz narzutowy z wanienką Matki Bożej? Fajny przystanek. Jest tam taka zwalona kłoda. Można byłoby na niej usiąść. Ale za wcześnie na przerwę. Okej, wykonam kilka zdjęć i dalej w długą. Albertów. I Miełków. Wygoda. Grzymiszew. Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętej Barbary. Dzwonnica kościelna. Plac Wolności. Pierwotnie grobowiec rodzinny, a obecnie kaplica cmentarna. Warto na chwilę zatrzymać film, ale nie w tym momencie, a później, kiedy
Przelecą na ekranie zdjęcia, które dzisiaj wykonałem. I spróbujcie to przeczytać. Nie jest to takie proste. Trochę się pomęczycie. Gozdów. Iść, ciągle iść w stronę słońca. W stronę słońca. Piętno. Dziadowice folwark. Kotwasice. Czas na przerwę. Godzina 15, na liczniku 22 km. Nie mogłem wymarzyć sobie lepszego miejsca na krótki postój. Zatrzymam się na przystanku autobusowym w cieniu pięknego, rozłożystego, pomnikowego dębu. Dąb Bartek. Pomnik przyrody. I nie, nie jest to ten Bartek, o którym myślicie. To ktoś inny. Ale też już jest ratowany podpórkami. Brat, kuzyn, szwagier. Pewnie młodszy braciszek. Bartek. Rośnie i kwitnie bardzo zdrowo. Super. Nigdzie nie widzę jakichś obumarłych gałęzi. Chyba, że te są regularnie usuwane. Mnóstwo liści. No. Rzucamy buty, odpoczywamy. Żdżenice. Drewniany wiatrak. Kolejny pozbawiony wszystkich śmigieł. Nie zachowało się nawet jedno. Stoi przy drodze dojazdowej. I z boku jest uszkodzony, przez co odsłonięty. I możemy zajrzeć do środka. Tym razem wejście jest ze stali. Niczego nie brakuje, żadnego stopnia. Wiatrak elektryczny. Marcjan, wietrzyk, żdżenice, żdżenicze. Przemiał zboża.
Przejdę na drugą stronę. Trochę mnie plecak uwiera. Rani mnie w pewne miejsce. Dobra. Zdążymy dojść do mety przed deszczem. A może w ogóle nie będzie padać, tylko tak straszy. I którędy teraz najszybciej? Powrót tą samą drogą, czy może pójść w przeciwnym kierunku? Muszę wyciągnąć telefon. Grąbków.